Im bliżej końca sezonu, tym wyższa forma Kamila Żołny. No tak, można powiedzieć, że dla mnie szkoda, że ten sezon się już kończy, bo rozegrałem się, dobrze się mi gra teraz, złapałem taki luz, no i szkoda, że ten sezon się już kończy. Było cię pełno na prawej i lewej stronie boiska, kilka świetnych dograń, dorzutów. No taka gdzieś rola pomocnika, że trzeba podawać do tych kolegów. Starałem się gdzieś tam dogrywać do Marcina, szczególnie żeby on kończył tę akcję. Cieszę się, że jedno dogranie skończyło się bramką, no i dała nam ta bramka 3 punkty. Istotne, bo na koniec gwarantujące 4. miejsce, chociaż strata do zwycięzcy rozgrywek znacząca. No tak, no Polkowice zdominowały tą ligę, myślę, że zasłużenie awansowali. My zajęliśmy 4. miejsce, myślę, że mieliśmy swoje gdzieś tam słabsze momenty, lepsze w tym sezonie, no ale to 4. miejsce myślę nie jest wcale takie złe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiesz lub nie, po ilu latach rekord pokonał Pniówka w meczu o trzecioligowe punkty? Nie wiem, będę strzelał po 4. Ciut więcej, blisko 5 lat czekaliśmy na ogranie na Pawłowicza, na stadionie przystartowej zdarzyło się to w ogóle po raz pierwszy. No fajna sprawa na koniec sezonu wygrać z Pniówkiem, który gdzieś właśnie na mnie leży. Fajnie, że mogliśmy z Pniówkiem zagrać na takim boisku. Myślę, że to naprawdę był taki duży atut, że mogliśmy gdzieś więcej tą piłką pograć, gdzie nie udało nam się w ostatnich meczach na tych cięższych murawach, a na dzisiaj na świetnym boisku mogliśmy. No to właśnie, może zamiast o meczu przez chwilę o murawie, oddając hołd pracownikom technicznym rekordu. O, wielki hołd, naprawdę ukłony. Grałem tutaj przeciwko rekordowi w innych drużynach i takiego boiska nigdy tu nie było. Chłopaki mówią, że też. No ale sam mecz. Ciężki jak zwykle, jak to konfrontacja z Pniówkiem Pawłowice. No to na pewno trzeba się ubiegać, trzeba skakać do głów, blisko kryć przy stałych fragmentach. To jest taki mecz, gdzie na chwilę się straci koncentrację, gdzieś nie włoży nogi i można stracić bramkę. Dzisiaj fajnie udało nam się też zagrać na zero z tyłu. Momentami ta gra wyglądała nieźle. Myślę, że mamy jeszcze mały problem, żeby gdzieś tam więcej spokoju mieć pod polem karnym, bo dochodzimy do 16, jak gdzieś brakuje strzału, takiego lepszej decyzji. Mogliśmy dzisiaj strzelić jeszcze na pewno jedną bramkę. Ostatni mecz ligowy, nie ostatni mecz w sezonie. W środę ostatnie zadanie. Tak, zadanie takie, które chcemy spełnić. Założyliśmy sobie, że chcemy wygrać puchar na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. To będzie nasze takie ostatnie 90 minut, po których chcemy się cieszyć z pucharu.